W Jarocinie czeka już na nas Oliwia. Śpiewam, gram na pianinie i gram na nerwach. Imagine. Ona uwielbia śpiewać, robi to rano, w południe, wieczorem. Nawet wtedy, kiedy jest chora, musi iść, musi zaśpiewać, ona po prostu to kocha robić. Sama nie wiem, dlaczego tak jest, że muzyka jest dla mnie taka ważna. Po prostu tak już mam, przyzwyczaiłam się, że nie mogę przeżyć jednego dnia na przykład bez śpiewania albo bez grania, bo jakby to jest dla mnie dzień stracony. Say something, I'm giving up on you. Właśnie jesteśmy w Spichlerzu, czyli w takim Muzeum Polskiego Rocka w Jarocinie. Uwielbiam to miejsce i bardzo lubię tu przychodzić. Jarocin to miasto, które brzmi muzyką od wielu, wielu lat i ta muzyka brzmi w głowie tej małej panny też. My wiemy, że w Oliwii ukryty jest ogromny, ogromny talent, który zawsze wspieramy, zawsze śledzimy jej sukcesy. I będziemy to robić dopóki osiągnie swój największy sukces. To są moi przyjaciele z mojej starej szkoły i przyszli tutaj, żeby mnie wspierać. Jest przesympatyczną osobą, zawsze uśmiechniętą. Ma wokół siebie taką aurę, która sprzyja i koleżeństwu, i temu, że w szkole jest fajnie i wszędzie wszyscy o niej wszystko wiedzą. Trzymam kciuki za ciebie. Dziękuję ci bardzo. Bardzo często, w sumie zawsze, nie było jeszcze takiej sytuacji, kiedy bym się nie stresowała. No ale kiedy już wychodzę na scenę, no to jakby patrzę na tych ludzi i ze mnie wszystko puszczę, no i po prostu śpiewam. To jest taka euforia, że nawet nic się tak naprawdę nie czuję. Albo przynajmniej ja nie wiem, co czuję, bo jestem jakby oszołomiona. O tak. To jest moja przyjaciółka z klasy. Imagine. Nasza klasa trzyma kciuki za Oliwię i zawsze stara się ją dopingować, jak tylko może. Eurowizji nadszedł czas, Oliwia liczy na was! Bardzo ją kocham, zawsze ją wspieram i będę ją wspierać. Oliwia, wszystkiego dobrego, kocham cię bardzo i wiem, że na pewno wszystko będzie dobrze.